trzecia seria spotkań i trzecia seria zwycięstw. Spodziewał się pan tego? Szczerze wierzyłem. Widziałem po wynikach drużyny z Sulechowa, że są teoretycznie do ogrania, bo w ostatnim meczu u siebie też chyba Gorzów, jak się nie mylę, urwał im jednego seta, więc czułem, że szansa jest duża. Zwłaszcza na naszym boisku, przed naszą publicznością, dziewczyny dobrze znają tą salę, także głęboko wierzyłem, że damy radę. Dziewczyny z Sulechowa widać było, miały lepsze warunki fizyczne. W czym więc tkwi ta tajemnica tego zwycięstwa? No powiem tak, mamy bardzo dobre przyjęcie. Jeżeli mamy dobre przyjęcie, rozgrywające potrafią dobrze rozegrać piłkę na skrzydła. Mamy też, moim zdaniem, jedną z lepszych zagrywek w tej lidze. To potwierdzenie był ostatni set z Sulechowem, gdzie Ola Kubacka jest kapitanem drużyny, naprawdę pociągnęła mocno wynik do przodu. Zawsze przed każdym meczem dziewczynom mówię, że wychodzimy na boisko, żeby zwyciężyć. Nie ma odpuszczania, nie możemy się bać żadnych warunków fizycznych przeciwnika, tylko po prostu realizować swoje zadania taktyczne i techniczne i wtedy wszystko wychodzi tak jak trzeba. Można już spokojnie myśleć o kolejnej rundzie? No jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że tak, że można spokojnie myśleć.